Mieszkańcy i goście pobliskiej Końskowoli w miniony weekend obchodzili święto róż. Słynąca z produkcji tego pięknego kwiatu gmina świętowała już po raz 26. Tradycyjnie program imprez pękał w szwach, a zaczęło się już w sobotę. Wtedy to o poranku do rywalizacji stanęli wędkarze. Chwilę później na trasę wyruszyli uczestnicy 12. pieszego rajdu różanego. Po raz 14. odbył się także rajd rowerowy szlakiem różanym. Najmłodszą imprezą w tym towarzystwie był organizowany po raz 5. rajd Nordic Walking. Każda z tych imprez to okazja do podziwiania pięknych krajobrazów, a także możliwość dyskusji na temat uprawy tego, jak określa wielu specjalistów, najpiękniejszego i najbardziej aromatycznego kwiatu, jaki jest w ogóle uprawiany. Tradycję mamy ponad 200-letnie upraw szkółkarskich i w tym róże oczywiście. Natomiast no, w momencie, kiedy zostałem wójtem, myślałem, jak to rozpromować, jak to nadać rozgłosu, żeby ten zbyt jednak się poszerzał i wzrastał z roku na rok. No i chyba to swoje skutki odnosi, dlatego że nie słyszę, żeby teraz ta produkcja była palona. Uroczystości finałowe rozpoczęły się od mszy w kościele parafialnym w Końskowoli, po czym mieszkańcy przenieśli się na pobliski rynek, gdzie podczas uroczystej gali wręczono nagrody i wyróżnienia plantatorom i hodowcom tych szlachetnych kwiatów, którzy wzięli udział w wystawie. Nie zabrakło także występów artystycznych. Na scenie przy historycznym ratuszu wystąpiła m.in. Gminna Orkiestra Dęta, a wieczorem uczestnicy mogli obejrzeć występ chóru pokolenia, a także koncert puławskiej grupy Zespół Niespokojnych Stóp.